Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Dawid Ambro przed walką z miejskim drwalem. Przed chwilą miałeś okazję zobaczyć po raz pierwszy jakieś umiejętności miejskiego drwala. Jak ocenisz? Witam serdecznie. No, na tym media treningu za wiele miejski drwal nie pokazał. Myślę, że tutaj spokojny, mogę wyjść do walki. Wydaje się dużo cięższy od ciebie. Myślisz, że to będzie miało jakieś duże znaczenie? Na pewno jest to jego przewagą, tutaj przewaga wagi, aczkolwiek myślę, że nie będzie miało to większego znaczenia w walce. Hasan wypadł i wiem, że w międzyczasie był inny rywal, nawet się zaskoczyłem na konferencji, że to jednak nie on, a tu nagle miejski drwal. Czy tam jeszcze było na tej giełdzie nazwisk więcej osób, czy najpierw była ta osoba, która w końcu odmówiła i miejski drwal, czy jeszcze więcej? Mówisz o rybie? Tak. Tak, tak. Miałem bić się, gdy Hasan wypadł, miałem bić się z rybą. Aczkolwiek no, ta walka wypadła, no i na miejsce te ryby wskoczył właśnie miejski drwal. Były jeszcze inne nazwiska, aczkolwiek no, niektórzy po prostu się nie zgodzili. Było jeszcze jedno nazwisko, które wyraziło chęć walki, aczkolwiek no, Fame powiedział, że nie są zainteresowani taką walką. No i wszedł miejski drwal i tak zostało. Widziałem też, że chciałeś zrobić walkę o twój złoty łańcuch. Dojdzie do tego, czy nie? Ja dalej go mam. Jeżeli Amadeusz jest chętny, to jak najbardziej kładę na szale tutaj ten mój złoty łańcuch i możemy walczyć. Powiem ci, że spotkałem się z komentarzami nawet moich znajomych po tej konferencji, że ten, który ukradł łańcuch, jest na widowni, go pokazuje w ręce. Musiałem tłumaczyć, że to jest Ambro, który też walczy i wcale nie ukradł tego łańcucha, że to jest jego. Nie, więc... zgadza się. No ja w posiadanie łańcucha wszedłem kupując go, nie kradnąc. Ale tak jak powiedziałem gdzieś u kogoś w wywiadzie, że jeżeli Amadeusz chciałby, bo teraz nie ma, bo mu skradziono ten łańcuch, albo może zgubił, to mój łańcuch mogę położyć tutaj i możemy o niego po prostu się pobić. No ta kolejka do Ferrari. Kasiusz z Normanem bije się o sztabkę złota, a my byśmy bili się o złoty łańcuch. Tu jeszcze był chyba złoty wór, nie? Zamieszany. A to złoty wór, w innej historii. To jest świat, o którym nie mam pojęcia. No, dlatego właśnie nie wiem, o co chodzi. Ale tu kolejka do Ferrariego jest bardzo długa. Jeśli, no załóżmy, że wygrywasz z miejskim drwalem, jak to u ciebie wygląda? Jaki jest plan? Chciałbym w końcu odpocząć. Przede wszystkim muszę odpocząć, jestem już zmęczony tymi treningami, ponieważ szykowałem się wcześniej dosyć długo, dosyć mocno. Później nie walczyłem na dziewiątce, szykowałem się do kolejnej gali, byłem w pełnym gazie. Kolejną galę, czy dziesiątkę teraz, przesunęli z maja na kwiecień, czyli na jutro. Więc już jestem długie miesiące w treningu i to takim dosyć intensywnym. Muszę odpocząć, a później pomyślę, co dalej. Już nawet myślałem, żeby powiedzieć, dobra, wystarczy, stop. No właśnie słyszałem takie plotki. Zająć się swoimi sprawami. Są młodzi chłopacy, oni mają dużo czasu, oni mają czas trenować. Oni kładą na to nacisk. No a ja muszę poświęcić się również innym rzeczom. Ja mam kilka swoich biznesów. Kryptowaluty, budowlanka, wypożyczalnia samochodów, jeszcze kilka innych i po prostu zwyczajnie brakuje na to czasu, na treningi. A ja lubię robić coś na 100%. Jeżeli się czegoś podejmuję, to muszę być w tym, jeżeli nie najlepszy, to na pewno bardzo dobry. Całość przygotowań w Uniku czy jeszcze gdzieś? Całość przygotowań w Uniku, tak. Pod okiem tutaj Jacka Sieksy i Przemysława Szyszki. Widziałeś to nagranie z awantury Alana z Ferrarim? Konferencji. Tak, urywek widziałem. Urywek widziałem. To już pod koniec konferencji. Ja już chyba pojechałem do domu wtedy, jak oni się tam szarpali, albo gdzieś byłem, bo na żywo tego nie widziałem, ale później widziałem na YouTubie urywek. I co sądzisz? Bo wiele tam komentarzy się pojawiło, że mimo tych treningów Ferrari dalej rzuca te takie obszerne ciosy zwanymi weselniakami. Może taką ma technikę, no może, no nie wiem, co mam ci na to pytanie odpowiedzieć. Taki styl walki ma. Nie wiem, po prostu. Nie wiem, niech się bije jak chce. No ale jak chce się bić czy z Alanem, czy o złoty łańcuch, no to musi jeszcze chyba trochę
potrenować. No ciekawi mnie, jak się to zakończy. Dziękuję Ci bardzo, Dawid, no i powodzenia jutro. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję za powodzenie, nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.